Cześć kochani, witam was w nowym odcinku. Dzisiejszy odcinek będzie troszeczkę jakby wyjątkowy, ponieważ chciałam was zaprosić na wywiad z trzylatkiem. Co prawda Tomek jeszcze nie ma 3 lat, ale chciałam wam powiedzieć, że już za parę dni Tomek właśnie będzie miał urodziny. To znaczy no, za parę dni dokładnie, za 10 dni. Także no, już powoli gdzieś tam w głowie zbliżam się do tego wydarzenia. Nie wiem jeszcze, jak będą wyglądały jego urodziny i w jaki sposób będziemy je obchodzić, no bo teraz takie czasy, jakie są. No ale zobaczymy, co tam wymyślimy, a póki co zapraszam i posłuchajcie tych ciekawych wypowiedzi i logiki właśnie trzylatka. Zapraszam. A tymczasem co robi Grzesio? Grzesio się tutaj uśmiecha. No. No tak, Lalusia nasza skacze tutaj i w ogóle. No. O, mama. Mamula moja, tak. Cześć! Jak masz na imię? Nie wiem. Ile masz lat? Paweł. Gdzie mieszkasz? Nie wiem. Paweł. Co się lubisz bawić? Grzesia. Grzesia lubisz się bawić. I w co jeszcze się lubisz bawić? Ja to się bawię. Ja to się bawię. No dobrze. A powiedz mi, w co się lubisz bawić? W jaką zabawę się lubisz bawić? Taką dużą zabawę. Tomek, a co lubisz robić na dworze? Pyłkę. A co lubisz jeść? Nesquik. A co lubisz jeść na obiad? A co lubisz na kolację jeść? Ciastko. Ciastko, super. A co lubisz pić? Wodę. Wodę lubisz pić. A gdzie lubisz najbardziej chodzić na spacer? Na działkę. A co jest fajnego na działce? Takie dużo zabawek. Dużo zabawek jest na działce. A z kim śpisz? Z mamą i tatą. Z wszystkimi nami śpisz? A na czym śpisz? Co potrzebujesz do spania? Na czym śpisz? Na łóżku. Na łóżku. A co lubisz mieć pod główką? Poduszkę. A jaką poduszkę? Na miłej. Miłej. A kocyk? Jaki jest twój kocyk? Miły. Też jest kocyk miłym. A co trzeba zrobić przed spaniem? I co jeszcze? Myć zęby i kąpać się. Tak jest. A co jeszcze mamusia robi, jak idziesz spać? Czytamy bajeczkę o śnieżce i myśliwym. O śnieżce i myśliwym, tak jest. Tomek, a jak się nazywa twoja babcia? Babcia Marysia i babcia. Tak jest. A jak się nazywa dziadek? Dziadek, mój dziadek i dziadek. Bardzo dobrze. I wujek. A jakie ty masz ciocie? Powiedz, jak mają ciocie na imię? Ewa i ciocia jest Gosia. A lubisz te ciocie? A jakich masz wujków? A na czym ostatnio nauczyłeś się jeździć? Na rowerku. Na rowerku. I jak ci idzie? Dobrze ci idzie? A lubisz deszcz? Nie. A co jest po deszczu? Pada i szybko trzeba do domu. A co potem jest, jak już skończy padać? Kałuża. Kałuża jest, tak. A trzeba skakać po kałuży. A co trzeba mieć ubrane, żeby skakać po kałuży? Kalosze. Kalosze. A lubisz skakać po kałużach? Tak, lubię. Tomek, a jaką książeczkę lubisz czytać najbardziej? O tej. Czyli o czej? O tej
No a o czym ta książeczka jest? A co robisz rano, jak się Grzesiu obudzi? Co robisz? Mam bananek i giziaczek. Tak. I co robisz jeszcze? I nie można pomóc. A co teraz trzymasz w rączce? Nie wiem. Co to jest? Na misiu. A skąd tego misia masz? Dałam go na prezent. Dostałeś go na prezent. A od kogo dostałeś na prezent? Nie wiem. Od Paulinka Jakim dała mi prezent. Paulinka? A nie wiem, jaki ci Paulinka. No jak ci Paulinka dała prezent? Taki inny ja chciałem, taki domek. Taki domek dostałeś od cioci Paulinki? Tak. No dobrze. A gdzie lubisz chodzić na spacer? Po parku. Po parku. A czemu lubisz chodzić po parku? Co tam jest fajnego? Arboretum. Arboretum. A co jest fajnego w parku? Takie zwierzątka. Zwierzątka są fajne w parku. I co jest jeszcze fajnego w parku? Paw. Tam długi, tam ciepły. Tak, i same pawie tam są. I co tam jest jeszcze fajnego w tym parku? Taki dzik. I szajank. Masz wyobraźnię. A gdzie mieszka wiewiórka? Do lasu. Ale gdzie mieszka w tym lesie wiewiórka? W innym domu. W innym domku mieszka wiewiórka, no dobrze. A co lubisz oglądać? Bajeczkę. A jaką? Psi Patrol. A jeszcze jakąś lubisz oglądać? O kaczuszce. O kaczuszce? O misiu. I o piesku. I o piesku, no dobrze. I o kotku. Tomcio, a w co się lubisz bawić? W lwa? Pokaż, jak robi lew. No. Powiedz wierszyk. Wpadła. Padła gruszka. Do hajdu. A na gruszką teraz. A sigetka nie dojrzała, bo nie dojrzała. A śliweczka wpaść? Nie chciała, bo nie dojrzała. No dobrze. Poszła Ola. Do przedszkola. Zapomniała? Proszę. A parasol zrobił. Jaki? Buty i połamamy dudy i cichkie dudy. Dobrze. Jak widzicie, trzylatek nie potrafi być zbyt cierpliwy i tego typu wywiady nie mogą trwać zbyt długo i wymagają ciągłych jakichś zabaw dodatkowych i przerzucania poduszek misiów i tak dalej, i tak dalej. No, a żeby ten odcinek nie był taki nudny, no to zobaczcie jeszcze, jak wyglądają śniadanka u moich dzieciaczków. Grzegorz, podejście do BLW numer 2451. Póki co mamy wyrzucanie jagód z talerza. Mamy dzisiaj menu jagody, awokado i makaron. Ciekawe, czy coś z tego będzie. A starszy na śniadanie dzisiaj, dzień jak co dzień, Nesquik. Tomcio pokochał Nesquika bezgranicznie i tylko Nesquik. Lubisz Nesquik? Tak. No i zobaczcie, my tutaj już z rana słuchamy sobie muzyczki przedszkolne, jakieś wioseneczki dziecięce. No, a Tomcio układa puzzle, proszę. Made in Biedronka, Gang Podziaka. Jest na początku swojej przygody. Już z rana u nas poszła seria malowania moich kolorowanek wielorazowych, moich, bo sama je przygotowałam. To znaczy wydrukowałam je i następnie kartki zalaminowałam. One są pomalowane mazakiem kredowym. I właśnie ostatnio dokupiłam takich mazaków i powiem wam, że przyszły mi bardzo fajne te mazaki. No, właśnie kupiłam całą serię takich mazaków, zobaczcie, co to jest za firma.
Bo ja też jestem cała już pomalowana tymi mazakami. Grzesiu, zostaw te mazaki. Dawaj. Co my tu mamy za firmę? Firma Restore. Proszę. No, także bardzo fajnie, ma jest ich tam. Jeszcze mam trzy schowane. Jeszcze jest biały, czarny i taki ostry, żółty. No, mamy jeszcze pomalowaną świnkę Pepe na niebiesko na rowerze. Jest kotek, dziewczynka, proszę. I fioletowy piesek. A teraz wystarczy tylko je przemyć gąbką, czy po prostu pod prysznicem zmyć ręką i można malować od nowa. Grzesiu, oddaj to. Oddaj. Proszę, postępy. Już tutaj jest chyba borsuk. Tu już jest żaba z dzięciołem. Także działamy. Borsuk to jest. Borsuk, tak, to będzie borsuk. Ten, którego musimy wyprać. Co zrobiłeś z borsukiem? Wsadziłem go do wody i do mleka. No właśnie, do wody i do mleka. I trzeba go wyprać. Widzicie? Usnął Grzesiu. U mamy najlepiej. Mamusia się buje i Grzesiu wziął i usnął. Muzyczka ładnie gra. Muszę go odstawić do łóżeczka, a wiecie, łóżeczko parzy. Także teraz dopiero będzie wyzwanie. Wyzwanie straszliwe. No to w dzisiejszym odcinku to będzie na tyle. Mam nadzieję, że wywiad z trzylatkiem Wam się podobał. Zachęcam również Was do robienia sobie takich wywiadów na własny użytek, bo myślę, że to będzie bardzo fajna pamiątka i bardzo fajnie się będzie do czegoś takiego wracało za rok, na przykład czy tam za parę lat. Myślę, że również sam Tomek będzie miał fajną zabawę, oglądając siebie właśnie w tym wieku za, nie wiem, za paręnaście, dziesiąt lat. No to tak, no to na dzisiaj się już z Wami żegnam, no i zapraszam na kolejny odcinek.